Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Ojeju, Szanowni Państwo, ten podcast staje się takim podcastem The Last of Us. Trzeci odcinek i praktycznie pomiędzy odcinkami podcastów nic się nie stało, nic się nie wydarzyło. No niewiele tam był jeden, co prawda materiał, ale niewiele się wydarzyło. A tu raptem pojawia się następny odcinek The Last of Us i następny, następny podcast związany z tym serialem. Powiem Wam szczerze, że dzisiaj są już takie możliwości, że wiele z was ogląda ten serial wcześniej w ciągu dnia nawet. I uważam, że mm, mogę sobie pozwolić, o ile będę w ciągu dnia coś nagrywał, na powiedzenie czegoś więcej. Oczywiście, będę gdzieś tam może zastrzegał, mówił, e, będą spoilery, będę zdradzał, będę mówił, i tak dalej, i tak dalej. No i co, za nami? Trzeci odcinek. Jestem ciekaw, jakie są wasze spostrzeżenia. Z chęcią chciałbym je przeczytać w komentarzach, bo no trochę się działo. Działo się to, czego w grze zupełnie nie było. To od razu wam mówię, bo wiecie, że ja jak gdyby mam odniesienie do, do gry komputerowej, do, do, do komputerowej. Tak, na komputerze też jest, ale do, do, do konsolowej jeszcze wtedy, więc to jest to takie porównywanie. W grze tego zupełnie nie było. To jest taka historia, która, tak jak zresztą mówimy od samego początku, ten serial znakomicie uzupełnia grę, gdyż podaje nam, dodaje nam, podaje nam takiej srebrnej tacy rzeczy, które znakomicie uzupełniają tą historię. I... Y Porozmawiałem też z kilkoma znajomymi, którzy w ogóle nie znają tej gry, a którzy oglądają ten serial, chcą poznać grę. Z chęcią by chcieli sobie zagrać, pograć, zobaczyć, jak ta gra wygląda, jak ta gra się prezentuje, aby mieć porównanie do tego, co się dzieje w filmie. Bo wiele osób, które grało w tą, w tą właśnie grę, opowiada, ojej, no ta gra, wiecie, takie emocje są. A tutaj, z tej strony, ci drudzy są pokrzywdzeni, bo oni mówią, kurde, ten serial jest naprawdę fantastyczny, to jaka musi być ta gra? Jak, co, tam, co tam się dzieje w ogóle? I to jest właśnie fajne, że dla osób, które grały na konsoli, dzisiaj, jak gdyby ta historia rodzi się na nowo jest uzupełniona. To wiecie, czego mi zabrakło? Zabrakło mi na początku tego odcinka tego wstępnika, bo te pierwsze dwa odcinki przy, przy, przyzwyczaiły nas, znaczy przyzwyczaiły. Były te wstępniki, które coś opowiadały. W pierwszym oczywiście kwestia taka, że to może być grzyb, w drugim już grzyb, a w trzecim tego nie było. Natomiast bardzo fajne stwierdzenie padło, i to jest odcinek podcastu ze spoilerami. Bardzo fajne stwierdzenie padło w momencie, kiedy podczas podróży naszych bohaterów, właśnie Joel mówi, że zdradza, bo było pytanie, czy to może być małpa, czy, czy, czy małpa gryzo człowieka, czy do jakiegoś zwierzęcia. A właśnie Joel tłumaczy, że to prawdopodobnie mogło być spowodowane poprzez mąkę, poprzez Płatki poprzez wszystko to, co w jakiś sposób było udostępniane ludziom. Czyli po prostu ta jakby to powiedzieć, ta, ta właśnie mąka, z której były wytwarzane produkty, lub w ogóle produkty żywnościowe, zostały skażone tym grzybem, i od tego to wszystko się zaczęło, i tak na praktycznie raptem w trzy dni było pozamiatane, można powiedzieć, taka, taka to zaraza była. I ten odcinek też pokazuje nam brutalność tego świata. Brutalność tego, co się wydarzyło wcześniej. Gdyż odkrywamy tutaj szczątki ludzi i mamy tą retrospekcję, czyli ten powrót taki do przeszłości, i widzimy, że to była matka z małym dzieckiem, i. i Cholera, to serce się gdzieś tam kraja. Człowiek tak, wszystko to sobie ładnie poskłada. Ja to oglądam zawsze o trzeciej w nocy w takim kompletnej ciszy i yy, 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 pomieszczenie wypełnia kompletnie dźwięk z serialu. Ja to żyję tak właśnie na, na swój sposób. To wszystko do mnie tak dociera i naprawdę momenty są takie, że się. Pojawiają ciary i, 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 i no głowa boli po prostu. Jak to wszystko jest połączone ze sobą, czyli jest nam coś pokazywane, i na przykład sposób właśnie jakiegoś cofnięcia, retrospekcji tego, co było. Widzimy szczątki ludzkie, czaszki, kości i skąd się tam wzięło. No, ponieważ wojsko ładowało ludzi i praktycznie dokonywali egzekucji na tych ludziach, na ludziach, którzy nie byli chorzy. No, na ludziach, którzy nie byli chorzy. To też jest przerażające. I moi drodzy, ten odcinek jest odcinkiem, który gdzieś tam napisałem na jednym portalu internetowym, że nie jest to odcinek, który powinni oglądać osoby nietolerancyjne, osoby mające problem na zasadzie, no homofoby, że tak powiem, czyli, czyli rzecz biorąc, tutaj akurat mamy, uwaga, spoiler, przedstawioną historię dwóch mężczyzn i powiem wam, że ona jest Przedstawiona pięknie. Ja wiem, że. Ja jestem stary rocznik. W moich latach pewnych rzeczy się nie widziało. W pewnych rzeczy, jak byłem młodym człowiekiem, powiedzmy sobie 30 lat temu przykładowo, no może nawet więcej 35-40, może nawet lat. Kurde, jakie stary już jestem. Ale powiedzmy sobie, jak ja miałem te 10, 15 czy 20 lat, to takie rzeczy jeszcze w mojej rzeczywistości istniały. Gdzieś tam może coś się przebijało, może coś tam gdzieś tam docierało, ale człowiek nie miał kontaktu z osobami homoseksualnymi, tak jak dzisiaj. Ja dzisiaj wiem, którzy ze moich znajomych są homoseksualistami, są gejami, lesbijkami, ja to dobrze wiem i nie mam z tym problemu. I może dlatego przeraża mnie fakt, że nie rozumiem za bardzo ludzi, którzy mają z tym problem. Bo co mi do tego, że ktoś kocha się w taki, a nie w inny sposób. Przecież to nie jest moje życie. Ta osoba nie wiem, nie nie, nie, nie roznosi grzyba, którym za chwilę zamienimy się w zombie. No, ludzie, przecież to, to jest popieprzone na swój sposób. Takie naznaczanie tych, tych, tych ludzi czy, czy wyodrębnianie, czy podkreślanie, że nie są inni. Nie są inni. Są tacy jak Każda osoba, a że kochają w taki a niewinny sposób, no to czy, wydaje mi się, że każda normalna osoba powinna to zaakceptować. No bo co? Nie wiem, wchodzicie do sąsiadów, znaczy mówię do tych osób teraz, tych takich nietolerancyjnych, wchodzicie do osób do, do sąsiadów, czy oni na pewno się kochają po katolicku, że tak powiem, standardowo, czy nie robią jakichś dziwnych rzeczy? No, no nie, tak. Mam nadzieję, przynajmniej, że nie. Więc y, dla mnie właśnie kwestia taka, że y, takie podejście, że Ojeny, bo to, bo tamto, wiecie, takie naznaczanie to jest, to jest chore, to jest nieakceptowalne. Nieakceptowalne w dzisiejszym świecie, jak i nieakceptowalne w każdym innym świecie, w każdej rzeczywistości, w każdym innym y, życiu. No nie może być tak, że Ktoś komuś narzuca, kogo ma kochać, czy w jaki sposób. I tutaj ja troszeczkę to rozbudowałem, tak, bo mm, dla mnie mamy fantastycznie pokazaną historię dwóch mężczyzn, którzy się kochają. Jednego, który można powiedzieć na początku był taki właśnie zaborczy, nieufny, taki któremu brakowało. I to wychodzi z tego odcinka: brakowało jakiegoś celu w życiu. Bill. Bill był właśnie taką osobą, któremu, której brakowało e, takiego celu w życiu. I kiedy Bill ten cel mm, w sposób niezwykły e, zdobył, czyli zdobył kogoś, Kim może się zająć, opiekować, kogo może obdarzyć swoim uczuciem, to wszystko zaczęło dla niego inaczej wyglądać. I powiem wam szczerze, że ten odcinek jest też taką tragedią, ponieważ kończy się na swój sposób tragicznie. Nie wiem, czy chcę wam spoilerować całą resztę, bo jeszcze trafi naprawdę tu osoba, której która do tej pory wytrzymała i mówi ok, fajnie, fajnie, fajnie opowiada, fajnie się słucha i teraz mu pierdyknę jak będzie na końcu i cóż, no. Na końcu historia Romea i Julii można powiedzieć w wersji męskiej. I już wszystko wiecie. O ile znacie Romeo, Romeo i Julia. Romeo and Julietta chyba we Włoszech tak się to na to mówi. Więc, więc o ile, o ile... E, znacie tą historię. A jeżeli nie znacie, to poznacie ją właśnie oglądając The Last of Us odcinek trzeci, e, który jest piękny. Jest emocjonujący i jest piękny. I w pewnym momencie jeszcze jest taki, taki moment, gdzie e, Joel o, znaczy nie Joel, bo to Eli otworzyła list, który przeczytała do pewnego momentu i później w tym momencie, w tym, później ten list zbierze. Joel czyta, że ma się zaopiekować Tess, która już nie żyje, bo zginęła w poprzednim odcinku. Ale Joel w tym momencie, znaczy w tym momencie Joel... Z, jak gdyby odkrywa ze słów Billa, że jest taki jak Bill, czy też Bill twierdzi, że jest taki jak on, że oni muszą mieć pewien cel. Muszą mieć kogoś, kim się zaopie muszą zaopiekować. I tutaj właśnie Bill pisał, żeby zaopiekował się Tess. Tess już nie ma, no ale teraz Joel ma już się kim zaopiekować. I Nasi bohaterowie, ruszają w dalszą podróż. Dzisiaj tak krótko. Bo liczę na to, że w komentarzach napiszecie mi, jakie były Wasze odczucia przeżycia po obejrzeniu tego odcinka. I proszę Was, jeżeli macie problemy natury akceptacyjnej, natury tolerancyjnej, nie jesteście osobami toleracyjnymi, lub macie inny pogląd na pewne rzeczy, OK, ja to szanuję, ale jeżeli chcecie napisać jakiś komentarz, to zróbcie to w sposób kulturalny, cywilizowany. Komentarze są na YouTubie tutaj, pod, pod podcastem na YouTube są weryfikowane, więc to nie jest tak, że wszystko trafia do publikacji. Właśnie z tego względu, że chciałbym, aby tutaj między nami pozostała taka miła atmosfera, bez hamstwa, bez, bez chamstwa, bez jakiegoś takiego no, przeginania, tak, żeby, 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 żeby nie było. Jest fajnie, po co to popsuć? Nie ma tych komentarzy, co prawda, za dużo. Nie, kilka komentarzy nie dopuściłem do publikacji, bo były takie, jakie były. Więc, więc, więc. Zostańmy przy tym, żeby było fajnie, żeby było miło. A, a, a po co robić sobie, sobie brzydko? Yy. Nienawiść, takie tego typu rzeczy, zostawmy to ludziom słabym, którzy, którzy są po prostu słabi, małostkowi. Ja mam nadzieję, że wy jesteście inni i możemy porozmawiać na każdy temat, możemy się wymienić opiniami, możemy do siebie napisać, możecie do mnie napisać. Ja na podstawie tego na przykład nagram jakiś mój podcast, następny odcinek, jakieś przemyślenia na podstawie tego, co napiszecie. Właśnie po to, żeby. Mieć z Wami ten kontakt, żeby było tak fajnie i przyjemnie. A kto wie, może zaczniemy robić też coś takiego na żywo, jakieś takie e, transmisje, audycje, gdzie będziecie pisali komentarze, ja będę miał możliwość na bieżąco od razu zareagować jakoś na to, będziemy mogli sobie fajnie spędzić czas. Ale to tak najlepiej wieczorową porą, tak, żeby było, wiecie, tak. Yy, trzecia, druga. Tak już, jak, już, jak już jest taki, taki święty spokój i człowiek ma ochotę na, na trochę lajtu, na może pogadania, może z odrobiną jakiegoś dobrego wina i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję Wam serdecznie za, za dzisiejszy odcinek i e, do następnego odcinka podcastu e, na kanale OSKI Live tu na YouTubie i tu na Spotify i chyba na jakichś tam innych platformach podcastowych. Powiem szczerze, nie wiem jak to w tej chwili jest dystrybuowane, ale, ale trafia jak trafia. <grymne> Dziękuję wszystkim za uwagę, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.